Kto ma takie ślizne ciuszki? Kto jest taki fajny? Ublany idzie na deszcz, tak? Idziemy? Chodź, na pewno ci się nie spodoba. Chyba będę przepiął. Ty morda. Hej, hej! Witajcie w nowym filmie. Muszę zaczynać film od pokazywania wam czegoś, ale słuchajcie, przyszedł kurier, przyniósł mi coś pięknego. Czekaliśmy na to, co? To jest pierwszy i na razie jedyny kalendarz adwentowy. I wyjmam go z paczki, znaczy z pudełka. Chciałabym go wyjąć jeszcze, zobaczyć jak on wygląda. O, zobaczcie. Tak, zamówiłam ten kalendarz z Charlotte Tilbury. Zobaczcie, jaki on jest, odbija się słońce. Zobaczcie, jaki on jest piękny. Czy tu jest... Ojejku, a jeszcze jakby tak tutaj było lusterko. To można na biżuterię potem używać. Pięknie, ale jaki solidny. Jest przepiękny, taki bling bling. No powiedzcie mi, że nie jest cudowny. Uchwyty. Gdzie mam takie uchwyty? W szafie. Czyli zupełnie w moim guście. Piękny. Już mnie ciekawi. Tak, słuchajcie, jest to pierwszy kalendarz adwentowy, na jaki się zdecydowałam. Patrzę, co kot robi. Ale on nie jest taki na 24 dni, niestety, więc będę go mogła otwierać co drugi dzień. Właśnie. A propos tego. Wstawię go tak pięknie, żeby go było widać. Tylko szkoda, że tutaj go widać. Słuchajcie. Czy wy, jako fani YouTube'a, oglądacie Vlogmas? Czy oglądacie i czy lubicie, jak ludzie, którzy prowadzą kanały tak jak ja, których lubicie oglądać tak normalnie, powiedzmy raz, dwa razy w tygodniu, i oni potem robią Vlogmas codziennie, czy to nie jest za dużo, czy wy to lubicie oglądać, czy tu w ogóle jest ktoś, kto to ogląda? Koniecznie proszę was o wyrażenie swojej opinii, bo słuchajcie, jest listopad, co to oznacza, że jest... Że mnie grzybka denerwuje. Oznacza to, że jest ostatni dzwonek przed Vlogmasem. Ja się zastanawiam, czy go robić, czy go nie robić. Czy ja dam radę codziennie nagrywać, codziennie składać te vlogi, codziennie pokazywać coś, żeby to było w miarę ciekawe? No ale wiecie, no vlogi, no to jest po prostu nasze życie, tak, które nie zawsze jest ciekawe. A ja też lubię takie zwykłe rzeczy oglądać u ludzi, także zastanawiam się, powiem wam, że to będzie wyzwanie. Naprawdę. Dlatego właśnie, no tak wiecie, taka jestem skłonna ku temu, no powiedziałabym, że wręcz... Raczej będzie ten Vlogmas u mnie, ale no trochę się obawiam, tak? Dlatego właśnie zamówiłam ten kalendarz. On jest przepiękny, to jest chyba najładniejszy kalendarz, jaki widziałam. Także tak, no to wam chciałam pokazać. Słuchajcie, kochani, idzie weekend. Wychodzę właśnie zrobić ostatnie rzeczy przed weekendem. Dzisiaj Jurek wychodzi na wieczór. Ale myślę, że niedługo, no bo wiecie, ten cały lockdown, więc można tylko do 10. Jutro wychodzimy razem ze znajomymi. Także tak, no myślę, że pokażę wam w tym filmie jeszcze kilka takich rzeczy jesiennych ubrań, ale z półki ubrań premium, takie nazwijmy, bo były na moim kanale różne do tej pory, były tańsze, były bardzo popularne, a nie było czegoś takiego z marek premium, także pomyślałam, że wam pokażę, mam jakiś płaszcz, buty, spodnie, myślę, że spodni będzie dużo, no także zapowiadam, że takie coś będzie. I tutaj będzie piękny kalendarz i będzie, myślę, jeszcze jeden. Jeszcze myślałam o The Body Shopie. Ale chciałam ten największy, a nie ma go w żadnym sklepie. No dobra, to ja w każdym razie uciekam i widzimy się dla was za chwilę. No hej. Witajcie kolejnego dnia. Jest sobota, słuchajcie, znowu jest szaro. Jest godzina 13 i powinniśmy już wychodzić. Coś mi chyba wyrzuca z ostrości, co? Jest tak lało dzisiaj, okropna pogoda, naprawdę. I nadal leje zresztą.
No fatalnie, a my się wybieramy na spotkanie ze znajomymi. I słuchajcie, pokręciłam włosy, ale na lakier, wiecie? Przed każdym zakręceniem pryskałam sobie odrobinkę lakieru. Normalnie tego nie robię, ale myślę, dlatego takie są sztywniejsze. Bo nie wiem, czy to widać, ale ja to czuję. Bo to jest chyba jedyna opcja, żeby one się przytrzymały chociaż trochę, bo jedziemy na spotkanie ze znajomymi, ponieważ kolega otworzył... Kot też by chciał. Kolega otworzył swoją knajpę. Coś mi dzisiaj chyba nie poszło z tą grzywką. I jedziemy właśnie spróbować jego jedzenia. No także tak, mój nowy setup w pokoju. Mam na sobie Jurka starą koszulkę, także się nie zdziwcie. Mój nowy setup, oczywiście to jest ciepłe, więc na razie tutaj leży, ale nie będzie tutaj leżało. Kalendarz adwentowy oczywiście pięknie, pięknie się sprawuje jako statyw. Także tak, małe zmiany poczyniliśmy dla dobra pracy, dla dobra naszego wspólnego, żeby się nie kłócić o laptopa. Nie no, nie kłócić, tylko wiecie, jak mamy jednego, to to jest nam ciężko. Coś mi tutaj z tą grzywką cię nie poszło. I nałożyłam na usta szminkę. I wiecie co, powiem wam, że się chyba źle z nią czuję. Ja chyba najbardziej siebie lubię, tak samo jak w paznokciach takich tylko jasnych, jakichś nudziakach, takich delikatnych różach, tak samo lubię siebie w transparentnych błyszczykach najlepiej, albo jakichś takich delikatnych pomadkach. A już jak jest coś z kolorem, to wydaje mi się, że to mi tak... Ale dobra, idę się zebrać i pokażę wam, w co się ubiorę. I to będzie a propos tej zapowiedzi z początku filmu odnośnie ubrań z marek premium. Ale jeszcze nie wiem, tak naprawdę to założę. Zaraz zobaczymy. Kto jest tutaj z fanów Kate? Z fanów mojego profilu na Instagramie. Kto rozpoznaje strój? Proszę bardzo. Mam dzisiaj do wyboru, zastanawiam się właśnie, albo nad tym sweterkiem. Powiem wam, że nigdy nie miałam nic w takim kolorze. To jest kolor morski. Taki delikatny, zielono-niebieski. To jest sweterek z Massimo Dutti, kaszmirowy. Bardzo milutki, myślę, że będzie bardzo ciepły, bardzo fajny, przyjemny. Do tego spodnie z firmy Joseph, też niby te, które ona miała, z takim bardzo wysokim stanem. Tutaj to, co widzicie, to są kieszenie, bo na tych zdjęciach, gdzie ją widzieliśmy, to tak samo jej się układało. I to są właśnie te odstające kieszenie w takim... Troszkę może to dziwnie wygląda, co? To tak powinno być, to wtedy troszkę się tak zaburza sylwetka, ale no, to są po prostu kieszenie. I do tego buty Jean Vitor Rossi, czyli tak naprawdę cały ten zestaw. Oprócz paska, bo ona tam jeszcze miała pasek. Więc zastanawiam się, czy pójść w tym, czy pójść w tym. A chyba pójdę w tym, wiecie? Chyba mam ochotę na ten sweterek, bo on jest taki inny. Zaraz wam pokażę, momencik. O, albo to jest druga opcja. Taki sweterek na jedno ramię. Te same spodnie, te same buty. I do tego sweterek na jedno ramię, który wygląda tak. Z jednej strony mam rękaw, z drugiej nie mam. Chyba w tym pójdę, co? On jest tutaj wiązany. Ma jeszcze dodatkowy taki pasek. Ja go akurat zawiązałam na supełek po prostu. I chyba tak, co? Co myślicie? O tak. Mi się chyba całkiem podoba. Tutaj. A, bo to ta kieszeń też mi tu odstaje, dlatego tak się układa. To co, uciekamy? Jak zwykle jesteśmy spóźnieni. Do tego kolejna nowość, której... Znaczy nowość, wiecie, to są rzeczy kupione w ciągu ostatnich kilku tygodni, albo nawet dwóch miesięcy, może nawet więcej, których po prostu nie widzieliście, bo nie było ich gdzie ubierać. Także tak, mam płaszcz z Massimo Dutti, brązowy, taki troszkę za kolano, i do tego biorę tą torebkę. Tak wyglądam i uciekamy. Dopiero teraz wychodzimy. A, jeszcze mam maseczkę. Czekajcie. O. Jeszcze mam taką piękną maseczkę, zobaczcie. O, z firmy Amaya. Piękna, z wkładem oczywiście w środku, dlatego jest taka troszkę grubsza. Będzie pasowała do płaszcza. Pogoda to jest piękna. Wieje, pada. Momentami ale nawet leje. Przynajmniej nie jest zimno. No nie, ile jest? 14 stopni. 14 stopni. Nie, no ma, to w Polsce jest 6. Nie, pogoda to jest porażka. W sensie to, że nie ma słońca.
Już od paru dni nie ma. Nie, no nie, to jest nie taki moment, że jest do słońca jednak. Tak, pół minuty wyjdzie, bo gdzieś zabłądził jeden promień. No to słońca parę dni. Tak. O Jezu, ale to jest droga dziurasta. Pamiętaj, że mam jeszcze jakiegoś sklepu. Jaka jest droga? Dziurasta. Dziurasta. No wysoko. Jak z parku, Jurassic Park. Co? Dziurasta. No będzie, tylko że tutaj jest nie w tą stronę, widzisz to? Widzę. A bo właśnie, tutaj widzę, że tu muszę skręcić. Musimy już na chwilkę. O patrz, tu jest też koło. Jurasty. Koło? Chłopak się patrzy, co się patrzysz? Nie wiem, czy cię nie było widać. Nie, chyba nie. Masakra. Co ci się wczoraj, Jurku, stało? Co się stało? Co się stało z twoimi spodenkami? No, pincły. Stare spodnie, cały materiał i poszło. Tam jest, widzisz tą bębkę? Tam jest... nie, w sensie, że wrócił i spodnie miał pęknięte na tyłku. Nie jest za gruby, nie przytył, tylko po prostu no pękły, no, tak się zdarza. Portę? Mam twój portfel. Podaj mi. Tak się zdarza czasami. Nie gasz tego, co? No nie gasz. Chcesz sobie to kupić, czy nie? Nie. Sama pamiętam to, że kiedyś miałam na sobie nowe spodnie i jeszcze pamiętam w liceum to było, ale to były tak opięte spodnie, jeszcze biodrówki, pamiętam. I byłam u mojego chłopaka w domu, siedzieliśmy z jego mamą i ja po prostu siadłam na kanapie i podniosłam nogę do góry i pękło mi na dupie. Wstyd tak przy jego mamie, ale ma fajnych rodziców, ma, także spoko. Oczywiście to taki żarcik, nie? No ale tak, Jurkowi też się to wczoraj wydarzyło. Także trzeba mu kupić ze dwie albo ze trzy nawet pary spodni. Ale zobaczymy, jak to się potoczy. No bo jest 14:15. Wszyscy oczywiście na spotkanie spóźnieni, także spoko. Ale to nic. Także jedziemy i będziemy jeść. Boże, mówię wam. Nie jestem głodna. Co? Ale... jestem głodna na to, co on tam przygotuje. Masz, jak zapomniałam maseczki. Teraz przecież wszędzie trzeba maseczki, nie? No, także jedziemy. Jak coś mi się uda nagrać z jedzenia, bo wiecie, nie chcę tak znajomym świecić przed oczami kamerą. Także zobaczymy. Jak mi się coś uda, to wam nagram, a jak nie, to wam opowiem do zdania potem. So, you think it's gonna make it? Nature or it's gonna make it? The reviews are some of the documentaries you want to make. Jero's. Okay. What? They especially Japanese wars for suicide. Maybe you're ready for now? And they have a policy and suicide policy now. It's stuff. Widzicie, już jest dużo później. I przenosimy się teraz. Ale. No się najedliśmy. No strasznie. Nie? Ale tak naprawdę nie zjedliśmy jakoś bardzo dużo. Ale mieliśmy tak na przystawkę. Jak to nazwać? To jakby takie kotleciki, ale one są podane w takiej dziwnej formie. Wyobraźcie sobie policzki wołowe. Jakby mi ktoś powiedział, że to jesz, to ja bym tego nie spróbowała. Ale to było tak pyszne. Mięsko tak jakby powrywane. To mięsko, jeszcze z jakąś specjalnie pewnie duszoną, podsmażaną cebulką. I uwędzone wcześniej. Uwędzone to było, o Boże, w takim jakby taka duża kostka opanierowana. Przepyszne, naprawdę zaskakujące. Potem zjedliśmy burgera. Do tego były frytki. Ja miałam burgera z baraniny, a Jurek miał z wołowiny. Jak idziecie normalnie do restauracji i zamawiacie jakiegokolwiek hamburgera, to dostajecie takiego jakby kotleta w środku, prawda? No taki mielony. A tutaj mój to była szarpana baranina, a Jurek miał normalnie takie kawałki wołowiny, takie plasterki, które się rozpływają w ustach. Jakoś, wiecie, specjalnie no to już ich takie sekrety, ich wewnętrzne pomysły. Niesamowite, wędzone. No, doprawione, ojejku, pyszne. Potem, co my jeszcze ale to już nie zjedliśmy, bo zamówiliśmy jeszcze pierogi też z baraniną. Z baraniną, no. Chyba 8 sztuk, wzięliśmy większą porcję. I zjedliśmy po jednym, one jeszcze były obsmażane, czy przypieczone? Przypieczone na koniec. Bardzo dobre, do tego sosy. Co jeszcze potem dostaliśmy? Dostaliśmy potem na spróbowanie skrzydełka z grilla. Też skrzydełka, też wędzone wcześniej. O Jezu, jakie to... Tam smoke it, nowe miejsce na mapie. Mega, naprawdę, bardzo smaczne, nie? Bardzo.
Bardzo smaczne. Polecam. A gdzie ta? Już jest ciemno. I tak leżę, taka trochę rozłożona. Próbuję tutaj zaraz. Właśnie nie wiem, czemu sobie guzika w spodniach. Nie wiem, czy ja mam. Wykałaczki mi nie. Nie mam wykałaczki. Wąskie te spodnie takie. No takie jedzenie to może nie był. O Jezu, te lepiej, bo tych chopkach jeździmy. To może nie był najlepszy pomysł, takie spodnie wąskie, no ale już za późno. Także teraz jedziemy jeszcze na chwilę. No. I tak. No hej, hej, witajcie w niedzielę. Już jest następny dzień, kochani. Właśnie się zebraliśmy i wyruszamy, ponieważ ogłosili u nas lockdown. Ale od czwartku, także jeszcze, no to taki wiecie, nie całkowity, tylko że będą pozamykane sklepy takie, jakieś odzieżowe, tylko te najpotrzebniejsze, czyli spożywcze, będą pootwierane. Oczywiście szkoły zostają, praca zostaje, ale siłownie zamykają. Dopiero co dostałam nowy plan i nawet mi się podobał i niestety zamykają siłownie, także no cóż. Damy radę. Do tego, tak jak wczoraj chyba właśnie mówiłam, Jurkowi trzeba spodnie. Także jedziemy, wybieramy się do centrum handlowego, żeby jemu kupić spodnie, tak po prostu. Tak. No i jeszcze, no, jedziemy, po prostu jedziemy do innego miasta, mamy tam coś do załatwienia i przy okazji kupimy to, co trzeba. I jeszcze jakiś taki, wiecie, typu, że podprysznic, nam się kończy, waciki, patyczki i takie rzeczy. Ale od czego chciałabym zacząć, bo już jesteśmy gotowi i już tak naprawdę mogłabym schodzić i moglibyśmy jechać, ale obiecywałam Wam przecież, że Wam pokażę kolejne ubrania marek premium, także właśnie ubrałam się w spodnie, które absolutnie uwielbiam i muszę Wam je pokazać. Spodnie od Victoria Beckham z ciemnego jeansu, tak, to są jeansowe spodnie. Niewysokie, ale są bardzo opięte tutaj na górze, a na dole są dzwonami, bardzo długie. Zastanawiam się, czy nie powinnam ich troszeczkę obciąć, oddać do krawcowej, chociaż teraz to wiecie, będzie średnio. Tak mi się jakoś wygniotły teraz, czekajcie. Tak nie było przed chwilą. O, lepiej? Nie, tutaj jeszcze jest, nie? To może brzydko wyglądać w kamerze. Ale tak, generalnie spodnie dzwony. Absolutnie jestem w nich zakochana. Piękne są, naprawdę. Ciemny jeans. Fajnie wyglądają z przodu, fajnie z tyłu. No, naprawdę super. Bardzo się cieszę, że je zamówiłam. Chociaż jak przyszły, to najpierw pomyślałam sobie, nie no, przecież tego nie wcisnę na tyłek. Ale ten jeans jest taki elastyczny, że jak go wciągałam, to one po prostu dopasowywały się do moich kształtów. No, naprawdę super. Bardzo fajna jakość, fajny kolor, nie? Taki ciemny, wydają się tutaj bardzo ciemne, ale no są takie po prostu ciemnogranatowe. Także spoglądam tam, bo kot przyszedł, mruczy i idzie do psa spać. Także tutaj mam pierwsze, do tego mam oczywiście buty na obcasie. To są moje szpileczki od Gian Vito Rossi, te kozaki na zimę. I chcę Wam pokazać jeszcze jedne spodnie, w których dzisiaj pójdę, a tak naprawdę są to leginsy skórzane. Bardzo też dopasowane. Już nie gadam, już Wam pokazuję. Tutaj mam na sobie spodnie, leginsy skórzane z Karen Millen. Słuchajcie, no powiem Wam, że też mi się podobają. Też nie są, nie mają jakiegoś wysokiego stanu. Tutaj od boku mają zamek, także wsuwane, zapinane na zamek. Nie są to, no są to leginsy po prostu, tak? Więc nie mają tutaj tego pasa, tak jak spodnie, ale są fajne, powiem Wam, naprawdę. Nie są, one wyglądają na dopasowane, ale nie są takie, nie uciskają. Także myślę, że będą wygodne. I do tego, moi drodzy, też odnośnie nowości, widzicie? Kozaki. Skórzane kozaki z Massimo Dutti, słuchajcie. Tak, kiedyś byłam w sklepie, bardzo mi się spodobały. Jak widziałam, jak pani je przymierzała po prostu. I powiem Wam, że właśnie trafiły w to, czego ja szukałam na ten rok. Także takie postanowiłam kupić na takim niskim obcasie, ale jednak na obcasie. Także wiecie, ta sylwetka jest taka spięta. Ładniej wszystko wygląda. Także coś takiego. To jest mój dzisiejszy outfit przy okazji. Tutaj sweterek, który już myślę, że powinniście znać z Massimo Dutti, bo był w holu. Swetro welowe, do tego właśnie te leginsy z Karen Millen i buty też z Massimo Dutti. Do tego torebka Louis.
I coś by się przydało na wierzch, powiem wam, ale nie wiem co. I tak wychodzimy. Właśnie, no chciałam wam pokazać kilka tych outfitów, kilka nowości takich z marek premium w mojej szafie. Nie za wiele, ale coś tam było. Pokazałam wam to od razu na sobie, nie w formie jakiegoś haulu. Tak, myślę, że będzie ciekawie we vlogu też coś takiego zobaczyć. Od razu w użyciu na mnie. Także co, zbieram się, jeszcze może coś znajdę na wierzch, może kamizelkę, może kamizelkę, zaraz zobaczymy i wychodzimy. Ale przyjechaliśmy do Milton. No. Przyjechaliśmy do Milton Keynes, poczekaj, aż to muszę, no nie, no muszę to najpierw pokazać. Patrzcie, jak tu jest ładnie, widać? Moment. O, jak ładnie w ogóle, tutaj jest, to jest najładniejszy kryty parking. Najszerszy, najczystszy i w ogóle najładniejszy, jaki w życiu widziałam. W Anglii w sensie. To jest jakiś świeży bank. Naprawdę. Jakoś dobudowany później niż odwętrzem. Także dojechaliśmy. Musiałam jeszcze wysiąść z samochodu i umyć sobie buty, bo miałam całe w błocie. Ale... A skąd się obłociły? Gdzie to się łaziła? Chodzić po błocie, dlatego mi się obłociły. I wiatr w ogóle wieje, bo jest jakiś sztorm chyba tutaj przy Anglii. Więc moje włosy są rozawiane. Ale jestem bardzo pod wrażeniem tego parkingu, jakie tu ładne auta są. Ty dobra, oni są. A gdzie my w ogóle idziemy? Chyba nie wiemy, gdzie jest wejście, co? A tam, patrz, mnie. Z komentarza. Także tak, idziemy, zabieramy się. Zobaczymy, co tam. Chyba jest mnóstwo ludzi, bo za 4 dni lockdown, także chyba wszyscy wpadli na ten sam pomysł, co my. Żeby kupić najpotrzebniejsze rzeczy. Spodnie. No, idziemy. Jak, Jurku, zakupy? Pięknie. Pięknie? Kupiłeś spodnie? Portfel Zejsy. Ile spodni kupiłeś? Dużo. 6 par. 6. W jednym Johnny Lewisie kupiłeś 5, a jeszcze wcześniej kupiłeś 1. Także teraz jeszcze... Na kilka lat można sobie kupić. Jeszcze... szukamy The White Company, bo podobno tutaj jest. Też buty jakieś małe, takie kosmetyczne zakupy zrobiliśmy. I będziemy... Czekać, nie? Bo już się ciemno na zewnątrz robi. Muszę tak siedzieć i trzymać kamerę w tamtą stronę, bo z tyłu jak zwykle Jurek wozi swój dobytek. Dobytek. To. Nie no, o, widać było. Super, bardzo fajne centrum handlowe. Mnóstwo sklepów. Teraz już zaraz zamykają, także już nawet ludzi nie było dużo. Wyjeżdżamy, jesteśmy zaskoczeni, nie? Jak zwykle Milton Keynes nas bardzo pozytywnie zaskakuje. Lubimy to miasto. Także tak, zakupy były udane. Kupiliśmy to, co... w sumie to, co mieliśmy kupić. To chciałam jeszcze jakichś środków czystości i papier toaletowy nam się skończy. Dlatego już nie kupiłam i już jutro kupię. Także spokojnie. No, także teraz... czerwono, bo stoi przede mną samochód i ma hamulec wciśnięty. Patrz, tutaj też można było chyba płacić. Prawie tak. No, już jest ciemno na dworze, także jedziemy do domku, do Moriska. Już wróciliśmy do domu. Powiem wam, że jestem trochę zmęczona, bo przedłużyło nam się i to sporo nam się przedłużyło. Myślałam, że będziemy o wiele wcześniej w domu, a tak się nie stało. I słuchajcie... Ej!
I słuchajcie, chciałabym wam tak na szybko jeszcze pokazać na koniec, co kupiliśmy, bo jak tylko weszliśmy do centrum handlowego, to pierwszy sklep był z takimi rzeczami świątecznymi. Piękny sklep, naprawdę. I dopiero co go otworzyli, no bo były nawet takie promocje na dzień dobry, że typu z okazji otwarcia 3 bombki tam za 5 funtów. Mnóstwo różnych dodatków, nawet chyba nagrałam wam przebitkę, także możecie sobie zobaczyć. Szkoda, ojejku. Szkoda mi, bo no bo wiecie, dopiero co otworzyli, a już zaraz w czwartek będą musieli zamykać przez ten lockdown na co najmniej miesiąc. No szkoda, no ale no, w każdym razie słuchajcie, co wzięliśmy? Nie brałam dużo, bo ja mam sporo takich bombek i różnych ozdób na choinkę. Zobaczycie moją choinkę w tym roku. Myślę, że 6 grudnia może już ją ubierzemy. Zobaczymy. Wzięłam kilka takich, które najbardziej wpadły mi w oko. To są kwiatki, szyszki, coś takiego. Ładne, takie błyszczące, białe płateczki, sztywne. Wyglądają trochę jakby były z piór, ale no nie, to jest sztywne. To wzięłam takie 3. O, co jeszcze wzięłam? Mnóstwo było takich szklanych ozdób i wybraliśmy 2 aniołki, ale zobaczcie jakie fajne. Widzicie? To są aniołki z literkami K i J. Kasia i Jurek. I takie będziemy mieli. Ha. W środku mają jakby druciki? Coś takiego. Ładnie to wygląda. Ładne aniołeczki. Z literkami. I do tego wzięliśmy taką baletnicę aniołka. O. Jest. Fokus jest. Coś takiego i do tego choineczkę. W sumie to tą choinkę to chyba Jurek mi pokazywał, że z czymś mu się... A, takie kieliszki mamy z Wenecji, sobie przywieźliśmy i one też są w podobnych kolorach. I on powiedział, że mu się to kojarzy i od razu ją wziął. Takie będą małe ozdoby, troszkę z nich widzę, że leci brokat. Co jeszcze wzięłam? Wzięłam Take the Day Off Clinic i wzięłam puder, bo jedno i drugie już jest dosłownie na 2 razy. W sensie z tego, co mam, to już mi się kończy. Także wzięłam, żeby było na lockdown. Kupiliśmy jeszcze bardzo podstawową rzecz. Czyli patelnię, ściereczki w TK Maxie. I tyle. I no jeszcze tam wziąłam jakieś dodatki typu żele pod prysznic, antyperspirant, mydło, ale powiedzmy, że to już nic takiego ciekawego, nie? No, także tak, moi drodzy, myślę, że to już wszystko w tym filmie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten czas. I cóż, widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!